transfery socjalne, ale proszę Państwa, transfery socjalne w dobie, kiedy następuje spowolnienie gospodarcze na całym świecie, kiedy Niemcy zbliżają się do 1% PKB, tak, to te transfery socjalne, popyt wewnętrzny pozwala nam jednak ograniczyć to spowolnienie w Polsce. Miało być w pierwszym kwartale 3,9, tak? Jest 4,4. Także te transfery i przyszłe transfery socjalne pozwolą nam łatwiej przejść przez spodziewany kryzys, który ma dotknąć całą Europę. Także ja bardzo przepraszam, ale jeszcze dojdziemy do państwa transferów, ale chyba następnym razem do konwencji Platformy, bo ja konwencją Platformy jestem absolutnie zaskoczony dla takiego populizmu, to ja do tej pory jeszcze nie słyszałem, jeżeli chodzi o partie tego typu jak Platforma Obywatelska. Dochodzimy w takim razie już do konwencji Platformy, to w zasadzie zarząd Krajowy Platformy, prawda? Bo to nie była Rada Krajowa Platformy, więc to nie była konwencja jako taka całej koalicji europejskiej. Zresztą tam przemawiali tylko kandydaci Platformy Obywatelskiej, którzy znaleźli się na listach Platformy w koalicji europejskiej. Grzegorz Schetyna w pierwszym fragmencie. Bardzo proszę. Powołaliśmy tę koalicję, bo chcemy być razem i nie damy się podzielić. To jest nowy polski patent na zwycięstwo. Jedność ludzi dobrej woli. Koalicja Europejska to polski sposób na pokonanie autokratów, populistów, nacjonalistów. Przed nami nic tego nie zrobi, a w jedności jest siła. I drugi fragment. Mówi nas coś, co od wieków jednoczy Polaków, czyli marzenie o silnej, pięknej i wolnej Polsce, w której władza jest skromna i służy obywatelom. W Polsce, w której nikogo się nie odrzuca, nikogo nie prześladuje, gdzie ludzie szanują się nawzajem bez względu na to, jak są różni. W Polsce, gdzie każdemu bez wyjątku chce się żyć. W Polsce gospodarnej i zamożnej. Pan poseł Witold Waszczykowski ma teraz prawo odnieść się do słów. Urzeczywistnia się w rodzinie. Rodzina jest początkiem. Pan poseł Waszczykowski, autokrata. Czy nacjonalista, czy populista? Mam sam sobie wybrać, że slogany jeszcze raz, slogany właśnie. Chcemy być piękni, młodzi, bogaci, żyć w zasobnej Polsce, w zasobnej Europie, silna Polska w silnej Europie i tak dalej. Pogłębiona integracja i tak dalej. Nie stoją żadne definicje i tu jest problem. Nie mamy z kim prowadzić teraz dyskursu politycznego, prowadzić dyskursu o Unii Europejskiej. Ja przypomnę panu, że Polska rozwijała się w ubiegłym roku ponad 5%. Ja z 30 placówek, które zamknął mu poprzednik zagraniczny, otworzyłem w ciągu półtora roku 8. Prawda? Czyli i dalej będziemy odtwarzać. Czyli to jest zachęta dla inwestorów ze świata, aby Polskę widzieli, bo państwo jeszcze zamykali. Zamykaliście od wszystkie PKS-y, posterunki i tak dalej, i również placówki zagraniczne, prawie 30. To jest ewenement na skalę świata. I dzisiaj oni się pytają, jak my zachęcamy inwestorów. No, wracamy do świata, wracamy, odtwarzamy tą infrastrukturę. Bo jak pan zobaczy, to inwestycje są najniższe od 20 lat. Są chętni, bo widzą, jak powiedziałem, olbrzymi wzrost, ewenement na skalę Europy. Najniższe bezrobocie inwestują. No ale jak inwestują? Mówię panu, że są dane, które pokazują, że mamy najniższy poziom inwestycji od 20 lat. A mimo to Polska się rozwija w najlepszym. No to porozmawiajmy o tym, bo łatwo jest skrytykować na zasadzie ogólności. Ale moment, pan poseł Waszczykowski kończy, za chwilę pan poseł Czesław Łączek. Ja wolę, tak jak tutaj senator, odnosić się do naszych konwencji, bo te konwencje są merytoryczne. Mówimy właśnie i o wartościach, mówimy o ekonomii. Przedstawiamy plan na reformę Unii Europejskiej. Mówimy, jak powinna wyglądać nowa Komisja Europejska, czym się powinna zajmować, jakie powinny być relacje między Europarlamentem a parlamentami narodowymi. Mówimy o tym, jak powinien wyglądać budżet przyszłej Unii Europejskiej. Ta oferta budżetowa na 7 lat. Na naszych spotkaniach mówimy o utrzymaniu dopłat dla rolników, o wejściu w nowe budżety dotyczące innowacyjności. Dopłaty będą większe. O wejściu w budżet dotyczące innowacyjności. Od 3 lat nasza armia nie ma specjalnie nowego wyposażenia. Pan poseł Czesław Mroczek, Platforma Obywatelska, ostatnie zdanie i pan poseł. Tłumaczymy, że w nowych podziałach, w nowych tych zakładkach budżetowych Unii Europejskiej też będziemy uczestniczyć, jak w budżetach innowacyjności, jak w budżetach na współpracę przemysłową.
przemysłów obronnych i tak dalej. To chcemy zapewnić Polakom i Polakom zapewnimy, jeśli wybiorą dużą... Pan poseł Czesław Braszek, czy pan obroni przed koalicjantem? Zostanie pan zdominowany. Nie, my się akurat z panem przewodniczącym bardzo dobrze rozumiemy. Dobrze. Byliśmy razem w Komisji Obrony Narodowej. Panie pośle, autokracja jest w Polsce? Mamy... Szaleje nacjonalizm? Tak. I mamy Rosję w Polsce? Tak, w dużej mierze. Zaraz się do tego... Z Białorusią, ten ciepły człowiek, mówi Białoruś czy Rosja? O Łukaszence, wasz marszałek Senatu Łukaszence mówi, że to ciepły człowiek, a następnego dnia ten ciepły człowiek rozbija opozycję, tak? To jest wasza polityka, ale jeżeli pan pozwoli... Pan poseł Czesław, proszę. Wszystkie problemy społeczne, które mamy w kraju, nie tylko społeczne, remedium na to PiSu, to jest jedyną odpowiedzią jest 500+. Ja mam nadzieję, że zaraz porozmawiamy, ale panie pośle, nie przeszkadzałem, tak? Mam nadzieję, że zaraz porozmawiamy o sytuacji w polskiej oświacie, o zapowiadanym wielkim, niezapowiadanym, toczącym się wielkim procesie, proteście nauczycieli. Jeżeli jest jakiś problem, to jest 500+. A jak wygląda sytuacja 500+? Przed chwilą tutaj mówiłem, że nie chcieliście finansować w ramach tego świadczenia, nie było świadczenia na pierwsze dziecko. Teraz ale panie pośle, to już pan mówił. Ja teraz bym prosił, żeby pan się odniósł do tego, że w Polsce jest autokracja. Teraz jak świadczymy to 500+, to jest dobrze. Ale właśnie mówię, że przyjęliście to, co myśmy postulowali i się bardzo z tego cieszę, żeby była jasność. Dobrze, panie pośle, a gdyby pan się odniósł do tego, co Grzegorz Schetyna mówił, to w końcu to lider. Ale oczywiście, że się chce się do tego odnieść. Ale to już nie idźmy przez to 500+, bo żeśmy to jest niezwykle ważne, że tym się zasłaniacie, a później jest budowanie wrogów, tak? Seksualizacja dzieci w tej chwili, LGBT, to szukacie wroga, tak jak w jakichś państwach totalitarnych, w tej chwili osoby homoseksualne w Polsce stają się wrogiem publicznym. Nie, no ale panie pośle, no przepraszam, no, ja... No ale jak to nie, no... Ale zejdźmy na ziemię, Pani ma pewno inne zdanie ale w tej to nie sprawie, chodzi o to. A niech pani posłucha Jarosława Kaczyńskiego. Ale dobrze, ale przepraszam bardzo, panie pośle, no jaki jest... Pana Waszczykowskiego, a moje wszystkie przerywam. Wszystkie przerywam, dopytuję. Dobrze, i teraz chcę powiedzieć o tym programie. Ten program polega na tym, że kończący się budżet... Czy osoby LGBT są w Polsce prześladowane, pana zdaniem? Przed chwilą powiedziała pani, żebym odniósł się do innych kwestii. Pozwoli pani, że... No ale pan wprowadził nowy, bardzo ciekawy wątek. Pozwoli pani, że się wypowiem, a później pani zapyta. Jeżeli kończąca się perspektywa budżetowa to jest 500 miliardów złotych dla Polski. Dzięki negocjacjom, które my prowadziliśmy, będąc w głównych grupach, frakcjach w Unii Europejskiej, mając wpływ na politykę europejską. Teraz już wiemy, że w tej nowej perspektywie budżetowej, która się za chwilę otworzy, będzie 100 miliardów złotych. Przerywa mi pani w ważnym, myślę, momencie, bo pan Waszczykowski mówił o tym, że PiS doprowadzi do tego, że znaczy dbał o gospodarkę. 100 miliardów złotych będzie mniej. 100 miliardów złotych będzie mniej. O czym wy mówicie? To jest porażka, która już nastąpiła. A jeżeli wprowadzone zostało... Dlaczego będzie mniej? Bo nas nie lubią? Czy w Wielkiej Brytanii nie ma? Nie lękajcie się. Ale jest przecież na stole. Nie ma